20 maja w kolejnym wydaniu magazynu sportowego w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Ostafijczuk. Na siódmym miejscu zakończyła sezon 2019-2020 drużyna piłkarek ręcznych Piotrkowi. Przedwczesny koniec rozgrywek nie był korzystny dla drużyny Krzysztofa Przypylskiego, która złapała właściwy rytm i przede wszystkim mogła grać w pełnym składzie. Działacze myślą o kolejnym sezonie, w którym planem minimum ma być miejsce w pierwszej piątce. Prezes Piotrkowi Marek Ostrowski podpisał w ostatnich dniach umowy z kilkoma kluczowymi zawodniczkami. W klubie zostają m.in. bramkarki Daria Opelt i Karolina Sarnecka. Na kolejny sezon z Piotrkowią związały się także Brazylijka Vitoria Macedo, Romana Roszak, Daria Szynkaruk, Monika Kopertowska czy Lucyna Sobecka. Powiedzmy stan ostateczny, wydaje mi się, że koniec tego tygodnia, początek przyszłego będziemy wiedzieli dokładnie, z jaką grupą mamy do czynienia, ale tu mówimy tylko o jednostkach. Na dzień dzisiejszy rozmawiamy konkretnie z jedną osobą jeszcze, którą chcemy bardzo dokooptować do MKS Piotrkowia, no ale okaże się, czy podpiszemy, czy nie, bo chodzi głównie o porozumienie z zawodniczką, porozumienie jest, ale z klubem, z którego ona pochodzi, jeszcze nie ma. Piotrkowia myśli również o wzmocnieniach, ale wiele zależy od tego, jakim budżetem będzie dysponowała w przyszłym sezonie. Z tego, co przewiduje w każdym razie na, powiedzmy, do końca tego roku, możemy być pewni, mamy to pokryte w budżecie i nie ma żadnego ryzyka. Ryzyko jest, powiedzmy, jeśli chodzi o finanse, jest druga część sezonu, czyli powiedzmy od stycznia do maja. Jeszcze musimy powalczyć, żeby dokooptować i znaleźć parę osób. Z jednej strony mam, jakby powiedzieć, zagwarantowane od paru sponsorów, że będą wracać, jeżeli sytuacja się ustabilizuje, jeśli chodzi o gospodarkę. Kilka zawodniczek będzie również musiało odejść z Piotrkowi. Trenerem pozostanie Krzysztof Przybylski, a pełny skład drużyny na sezon 2020-2021 z nowymi zawodniczkami mamy poznać na początku czerwca. Z dużym niedosytem przyjęto informację o przedwczesnym zakończeniu sezonu w czwartej lidze łódzkiej w Polonii Piotrków. Drużyna trenera Roberta Grzesiuka chciała wiosną zaatakować pozycję lidera i powalczyć o awans do trzeciej ligi. Polonia będzie miała jeszcze szansę udowodnić swoją formę w meczach wojewódzkiego Pucharu Polski. Szkoleniowiec podjął decyzję o powrocie do treningów. Przede wszystkim chcieliśmy ruszyć z chłopcami, ponieważ dwa miesiące było przerwy. Chcę zobaczyć, w jakiej oni są w ogóle dyspozycji i czy rzeczywiście, tak jak mówili, że trenowali, czy to jest naprawdę prawda. I przygotować się chcemy na puchar. Z tego, co wiemy, ma on być rozegrany w lipcu. Jeszcze nie jest to oficjalnie potwierdzone, ale myślę, że mamy 2,5 miesiąca, więc mamy czas na to, żeby dobrze się przygotować i w tej 1/4 sprawić niespodziankę i pokonać Warty Sieradz. No właśnie, bo to będzie taki mecz, który może być rewanżem za to 0-1. Tutaj, mając wiele sytuacji podbramkowych, zwłaszcza w drugiej połowie, Warta wywiozła stąd szczęśliwie 3 punkty, więc Polonia będzie miała co udowodnić Warcie. Myślę, że tak. Wracając do tego meczu, to był nasz jeden z najlepszych, jak nie najlepszy mecz, jaki rozegraliśmy. Oczywiście brakowało nam tej kropki przysłowiowej na i, czyli strzelonej bramki. Mieliśmy bodajże 2 słupki i tyle. No będziemy bardzo chcieli się zrehabilitować za tą porażkę i zwyciężyć. Polonia zamierza się wzmocnić, a na pierwszych zajęciach było kilku piłkarzy, którzy mogą grać w przyszłym sezonie w drużynie Roberta Grzesiuka. Z deklaracji, które tutaj chłopcy złożyli oraz naszych rozmów, nikt nie odchodzi na obecną chwilę z klubu. Na dzisiejszym treningu też wstawiam się 3-4 osoby nowe, które będą sprawdzane pod kątem przyszłorocznej gry w czwartej lidze. Mecze wojewódzkiego szczebla Pucharu Polski wstępnie planowane są na lipiec, a początek nowego sezonu w czwartej lidze łódzkiej w pierwszej połowie sierpnia. Wszystko oczywiście uzależnione będzie od sytuacji epidemicznej w kraju i rządowych rozporządzeń w sprawie uprawiania sportu oraz rozgrywania meczów w niższych klasach rozgrywkowych. Na kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.